Dzień dobry. Państwo pewnie teraz wchodzą do pokoju webinarowego. Witamy serdecznie. Jeszcze minutka albo dwie. Czekamy na transmisję na Facebooku. Dzień dobry. I dobry wieczór, właśnie mamy taki czas przejściowy. Niby wieczór, ale na szczęście jest jasno. Serdecznie witamy Państwa na webinarium, kolejnym webinarium Centrum Edukacji Obywatelskiej z cyklu Odporna Szkoła. Webinarium pod tytułem Jakiego wsparcia psychicznego potrzebują uczniowie i uczennice w czasie pandemii? To nie jest łatwe pytanie, ale zrobimy wszystko dzisiaj, żeby choć trochę na nie odpowiedzieć. Witam się z Państwem, Emilia Kędziorek. Pracowniczka Centrum Edukacji Obywatelskiej, koordynatorka programu Wychowanie to Podstawa. I opowiem Państwu najpierw trochę o tym, co sprawiło i kto sprawił, że się tutaj spotykamy. Centrum Edukacji Obywatelskiej. Część z Państwa nas zna. Mamy nadzieję, że wielu z Państwa nas zna. Jesteśmy największą w Polsce organizacją pozarządową zajmującą się edukacją. Nasze programy, wiele naszych programów służy temu, żeby zaangażować uczniów i uczennice w ich edukację, w taką prawdziwą, zaangażować ich w sposób prawdziwy, tak żeby oni mogli sobie radzić lepiej z wyzwaniami współczesnego świata. Współpracujemy z bardzo wieloma nauczycielami, nauczycielkami, z dyrekcjami szkół, proponując nowe metody, metody aktywne, metody nowoczesne. Z naszego wsparcia korzysta już w tej chwili około 40 tysięcy nauczycieli, nauczycielek, a także dyrektorów i dyrektorek z prawie 10 tysięcy szkół z całej Polski. To już 27 lat, jak możemy się z Państwem dzielić wiedzą i doświadczeniem. Skoro tak jest, skoro tyle jesteśmy w stanie Państwu zaoferować, to także dlatego, że wielu z Państwa wspiera nas chociażby przez 1% podatku, jeżeli jeszcze Państwo nie rozliczyli swojego PIT-a, to jest ten moment, kiedy można jeszcze przekazać 1% właśnie na Centrum Edukacji Obywatelskiej. Bardzo serdecznie o to prosimy i dziękujemy tym z Państwa, którzy nas w taki sposób wspierają. Zapraszamy serdecznie na naszą stronę internetową www.co.pl, a także na nasz blog edukacyjny, gdzie znajdą Państwo wiele tekstów poświęconych zarówno zdalnemu nauczaniu, tak jak w tej chwili, jak i w ogóle temu, w jaki sposób pracować z uczniami i zdalnie, i stacjonarnie. Znajdą Państwo też wiele informacji na naszym kanale facebookowym. Podczas tego webinarium bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żeby się z nami komunikować tutaj na czacie. Dziękujemy tym z Państwa, którzy już w tej chwili piszą, witają się z nami. Też bardzo serdecznie cieszymy się z tego, że Państwo tutaj z nami są. Jeżeli będą Państwo mieli jakieś pytania, uwagi, będą się w Państwu budziły jakieś refleksje, to też serdecznie zachęcamy do tego, żeby pisać to na czacie. Jak widzimy, ten czat działa, więc niech działa przez całe to webinarium. Jeśli chodzi o zaświadczenia z tego webinarium, konkretny link będzie podany pod jego koniec. I bardzo prosimy, żeby go zapisać, ze względu na to, że w tej chwili te linki do poszczególnych zaświadczeń z poszczególnych webinariów są tylko do tego webinarium, tak? Więc to będzie taki konkretny link, który będzie pozwalał na wygenerowanie zaświadczenia z tego właśnie webinarium. Porozmawiamy dzisiaj o tym, z jakimi problemami w ogóle zmagają się nasi uczniowie, nasze uczennice. O tym, gdzie szukają pomocy, gdzie mogą też jej szukać, bo to niekoniecznie są te same rzeczy. Powiemy o tym, czy my jako nauczyciele, nauczycielki, pedagodzy jesteśmy w stanie rozpoznać w obecnych warunkach symptomy problemów psychicznych dzieci i młodzieży. I wreszcie konkrety, tak? Czyli co możemy zrobić? Co możemy zrobić jako nauczyciele, jako nauczycielki w tych warunkach, w jakich jesteśmy? Będę miała przyjemność rozmawiać z trójką prelegentów.
z panią Paulą Włodarczyk, psycholożką, pedagogą, koordynatorką programu pomocy telefonicznej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę jest naszym partnerem. Razem tutaj prowadzimy to webinarium i chcemy właśnie pokazać, jak wyglądają problemy młodzieży z punktu widzenia telefonu zaufania fundacji. Paula prowadzi warsztaty, szkolenia dla dzieci, dla młodzieży, ale także dla profesjonalistów dorosłych z profilaktyki pomocy psychologicznej. Od ponad 7 lat jest związana z fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Drugą naszą prelegentką jest Dorota Kulesza-Tałam, terapeutka, polonistka, pedagogka twórczości, obecnie pracująca w modalności terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, która prowadzi treningi twórczości i szczęścia dla uczniów, dla dorosłych. Jest licencjonowaną superwizorką treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Jest autorką wielu artykułów, wielu publikacji. Jest z nami także Maciej Wojdyna, pedagog, nauczyciel obecnie w liceum i w technikum, zajmujący się od wielu lat edukacją, mentor, tutor, absolwent studium psychoterapii. Z takich właśnie perspektyw będziemy starali się popatrzeć na to, co się w tej chwili dzieje z naszymi uczniami. Jak Państwo widzą, staraliśmy się zaprezentować taką w miarę szeroką perspektywę patrzenia na te problemy. Zapraszamy do tego także, żeby Państwo korzystali z innego naszego wsparcia, nie tylko podczas tego webinarium, a więc zapraszamy na naszą stronę właśnie www.co.pl, gdzie prezentujemy Państwu nasze programy z 6 obszarów. Pomagaj się uczyć, ucz otwartości, angażuj obywatelsko, odpowiadaj na globalne wyzwania, otwieraj na kulturę i wyjaśniaj politykę. W zależności od tego, czego Państwo poszukują, a być może jeszcze Państwo nawet nie wiedzą, że możemy zaproponować takie wsparcie, to w obszarze Pomagaj się uczyć mogą Państwo znaleźć materiały i programy dotyczące aktywizujących metod pracy z dziećmi i młodzieżą, przede wszystkim oceniania kształtującego i tego, w jaki sposób zmieniać kulturę pracy szkoły. Tutaj mamy przede wszystkim programy Szkoła Ucząca się, Szkoła dla Innowatora. W ramach obszaru Ucz Otwartości zachęcamy do zapoznania się z programami, które wspierają budowanie w klasie dobrych relacji, a także wspierają pracę z różnorodnością, pomagają także podejmować trudne tematy. W ramach obszaru Angażuj Obywatelsko znajdą Państwo propozycje, które zachęcają uczniów i uczennice do podejmowania działań z zakresu wolontariatu, samorządności, przedsiębiorczości, zarówno w szkole, jak i w środowisku lokalnym. Wreszcie w obszarze Odpowiadaj na globalne wyzwania znajdą Państwo wiele ciekawych informacji na temat edukacji globalnej i ekologicznej, które tak naprawdę tłumaczą, pokazują, w jaki sposób działa współczesny świat i jak dbać o środowisko, jak dbać o siebie nawzajem, jak podejmować działania takie współodpowiedzialne. W programach z zakresu Otwieraj na kulturę, obszaru Otwieraj na kulturę, znajdą Państwo programy edukacji kulturalnej, medialnej, rozwijające twórcze i krytyczne myślenie, zachęcające do świadomego uczestnictwa w kulturze i tworzenia jej. W obszarze Wyjaśnij politykę, programy tłumaczące świat polityki zarówno lokalnej, jak i krajowej, zachęcające do zaangażowania w życie społeczne, w życie publiczne. Zapraszamy także bardzo serdecznie do tego, żeby zachęcać dyrektorów, dyrektorki do sięgnięcia po nasze warsztaty dla rad pedagogicznych, na których prezentujemy nowe metody pracy, rozwój, pozwalamy rozwijać kompetencje wychowawcze czy pogłębiać praktyczną wiedzę o ocenianiu kształtującym. Znajdą Państwo wszystkie te informacje na naszej stronie internetowej www.co.org.pl. I zapraszam już w tej chwili naszych prelegentów do tego, żebyśmy właśnie się zastanowili najpierw, co właściwie się dzieje, w czym w tej chwili wszyscy siedzimy. Tutaj opowiadałam właśnie
moim prelegentom, że czytałam raport taki, który przygotowała sama młodzież z projektu Szkoła 2.0, w którym to raporcie zapytali ponad 20 tysięcy uczniów różnych etapów edukacyjnych, jak oni sobie radzą z edukacją zdalną, ze sobą niejako w tej edukacji zdalnej. I 38% ankietowanych odpowiedziała, że obecnie radzi sobie ze sobą, radzi sobie z życiem gorzej niż przed pandemią. 38%, w ogóle czy to dużo, czy mało. Chciałabym, żebyśmy o tym porozmawiali. Chciałabym, żebyśmy popatrzyli właśnie na to, co wiecie na temat tego, w czym siedzą nasi uczniowie z tych różnych perspektyw, z których patrzymy. I najpierw bym poprosiła o głos Paulę i właśnie o zaprezentowanie tej perspektywy telefonu zaufania. Bardzo cię proszę. Już się odciszam. Dzień dobry Państwu. Bardzo miło mi tu z Państwem dzisiaj spędzić ten wieczór. Cieszę się, że będziemy mogli o tym porozmawiać, bo faktycznie temat jest bardzo ważny i te dane, o których wspomniałaś, Emilio, to też jest coś, z czym my się spotykamy na co dzień. To jest coś, o czym słyszymy od dzieci, od młodych osób, które się kontaktują z naszym telefonem zaufania. My telefon zaufania prowadzimy od ponad 12 lat. Jest to telefon ogólnopolski, bezpłatny, jest dostępny dla wszystkich przez całą dobę. Jest on dostępny pod numerem 116-111. To jest telefon dla dzieci i młodzieży właśnie, ale prowadzimy także telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci. Telefon, który ma numer 800-100-100 i to jest telefon, pod którym dorosłe osoby właśnie mogą porozmawiać w sytuacjach, kiedy zagrożone są ich dzieci albo mają jakąś sytuację, która jest bardzo niepokojąca i potrzebują pomocy, bądź sami potrzebują wsparcia związanego z tym, co dzieje się z dzieckiem. Także tutaj jest to takie miejsce, w którym my słyszymy różne głosy dobiegające też z całego kraju do nas, właśnie od nauczycieli, czy od pedagogów, czy od rodziców, którzy mówią o tym, co się teraz dzieje z ich dziećmi. No i tak naprawdę dzieje się bardzo dużo, ale też bardzo się to zmienia i to nie jest tak, że cały czas jest tak samo i że cały czas jest fatalnie, ale te zmiany są jakby widoczne, wygląda to bardzo różnie. Ja też może, żeby jakoś to unaocznić, to na chwilę postaram się włączyć prezentację. Zaraz zobaczę, czy mi się to uda tak, jakbym chciała. Jeżeli się to nie uda, to jej nie udostępnię. Już ja może sprawdzę, bo chciałam pokazać Państwu kilka slajdów, ale nie wiem, dlaczego one mi tutaj się nie zaczytują, niestety. Zaraz to sprawdzę. Czemu tak jest? O, może już wiem, dlaczego. Muszę tutaj przełączyć. Teraz powinno być dobrze. O. Dobrze, to tylko Emilio, poproszę cię o sygnał, czy widać, bo ja widzę. Jest okej. Okay. Widać. Dobrze. To ja tylko chciałam powiedzieć, żeby trochę pokazać Państwu też skalę tego, czym my się zajmujemy i jakby na jakich ja będę tutaj bazowała danych, jak będę mówiła, to chciałam pokazać właśnie to, co się u nas w telefonie dzieje. Skupię się na telefonie dla dzieci i młodzieży, bo to o nich dzisiaj, więc to jest to, co nam się udało zrobić przez 12 lat, bez roku 2021, w którego jesteśmy w trakcie. Ale to jest ponad 1 300 000 odebranych połączeń, ponad 77 tysięcy wiadomości, na które odpisaliśmy od dzieci i młodzieży, no i ponad 2,5 tysiąca interwencji, czyli sytuacji, kiedy my działamy, kiedy zagrożone jest życie albo zdrowie dziecka. I to jest
To są wszystkie sytuacje, kiedy właśnie na przykład dziecko jest w trakcie próby samobójczej, albo ma bardzo nasilone myśli samobójcze, albo doznaje w danym momencie przemocy i jego bezpieczeństwo jest zagrożone w chwili, kiedy się z nami kontaktuje. To, co mogę powiedzieć na teraz, to że od początku tego roku do dnia dzisiejszego tych interwencji było 227 dokładnie, więc też bardzo dużo i my też widzimy różnicę, jeśli chodzi o poszczególne lata, że ta liczba bardzo nam wzrasta. Na przykład w 2019 roku interwencji było 519, a w roku 2020 747. Teraz mamy rok 2021, gdzie do tej pory mamy ich 227. To są takie cyferki, którymi ja się chciałam podzielić tylko po to, żeby troszeczkę pokazać, jak ta skala wygląda i co się dzieje. I jeszcze chciałam pokazać, kto głównie się z nami kontaktuje, czyli o jakich dzieciach ja będę mówiła. Głównie będę mówiła o nastolatkach, bo to są osoby w wieku 13, 15, 16, 18 lat głównie, ale są też osoby młodsze i starsze, tylko najczęściej to te dwie grupy wiekowe. Jest tak, że częściej piszą wiadomości do nas dziewczyny, a rzadziej chłopcy. Natomiast jeśli chodzi o wykorzystanie rozmów telefonicznych i telefonu, to częściej dzwonią chłopcy, a rzadziej dziewczyny. Także każdy tutaj, każda z płci ma swój wybrany jakby kanał, który bardziej odpowiada. I też chciałam jeszcze pokazać to, co dotyczy pandemii, czyli nasze badania, które przeprowadziliśmy. One dotyczyły tylko wycinku okresu pandemii oczywiście, więc to nie jest też całość. Ale to, co chciałam pokazać, to z tych badań wynika, że 27% badanych nastolatków w tym czasie się doświadczyło przemocy. 9% nie miało ani jednej osoby, do której matków zauważyło, że pogorszyło się ich samopoczucie w trakcie pandemii. Ja tak jak powiedziałam, to było w około połowie, nawet nie, bo to było w okolicach czerwca robione badanie 2020 roku, więc to też był tylko jakiś wycinek, jakiś kawałek tak naprawdę, trzy miesiące z tego, co pamiętam, były wzięte pod uwagę. Bądź cztery, więc to jest też tak naprawdę tylko wycinek i teraz pewnie by to wyglądało jeszcze inaczej, no ale większa próba i to co się teraz dzieje, to pokazałaś ty, Emilio. I ja też tutaj to, co mogę Państwu jeszcze pokazać, to jest coś takiego, z czym dzwonią do nas dzieci najczęściej, takie tematy, które się u nas w rozmowach pojawiają. I to też pokaże trochę to, z czym my się zderzamy w okresie pandemii. My na początku w ogóle zauważyliśmy, że kiedy rozpoczęła się pandemia, to najpierw i zamknięto szkoły, to najpierw dzieci dzwoniły do nas trochę z radością, że będzie trochę przerwy od szkoły i że to jest coś ciekawego, nowego, więc też było takie i zainteresowanie, i ciekawość tego, co będzie. Później pojawiła się taka trochę dezorientacja, że to jakoś już długo trwa, miało być 2 tygodnie, więc takie dodatkowe ferie, no a tutaj te 2 tygodnie się przeradzają w coś dłuższego, no i faktycznie sytuacja nie wygląda dobrze, więc pojawiła się i dezorientacja, ale też takie napięcie i niepokój, o którym dzieci nam bardzo często mówiły w rozmowach telefonicznych i w wiadomościach. I to napięcie i niepokój, to one, wszystkie te emocje oczywiście zawierają się w tej kategorii zdrowie psychiczne i psychospołeczne, która jest bardzo szeroka, ale między innymi te emocje właśnie się w niej zawierają. I tutaj dzieci nam mówiły o bardzo różnych sytuacjach dotyczących, które wywoływały to napięcie i niepokój. Między innymi to, że obawiały się w ogóle samego wirusa. Co będzie, czy ktoś bliski nie zachoruje, co będzie, jak mama nie wróci z pracy, albo co będzie, jak ktoś straci pracę, co będzie dalej ze szkołą, czy uda mi się zaliczyć te przedmioty. Były też takie sytuacje i zagrożenia, kiedy dzieci mówiły o tym, że nie mają dostępu do sprzętu, do internetu. Więc bardzo dużo takich sytuacji, które wywoływały ten niepokój i sprawiały, że było duże zamieszanie i duża dezorientacja. A teraz, jak sobie o tym myślimy też po roku, to często mamy do czynienia z tym, że dzieci mówią nam o tym, że są zmęczone, i zrezygnowane, że mają takie poczucie straty, są zmęczone tym, że tak dużo czasu spędzają przed ekranami, że trochę im jest trudno połączyć jakby wymagania, które stawia szkoła, które stawiają nauczyciele, a którzy też jakby realizują podstawę programową, co jest no szalenie trudne, bo ona nie była dostosowana do zajęć zdalnych prowadzonych przez internet, więc też to jest bardzo trudne i dzieci o tym mówią, że są tym zmęczone,
zmęczonym, ale czują się też zrezygnowane. Część młodych osób opowiada nam o tym, że jest im bardzo trudno, bo mają poczucie ogromnej straty w ogóle takiego swojego najlepszego okresu. To słyszymy głównie od maturzystów, którzy mówią, że nie mogą mieć normalnej studniówki, że o takim kontakcie z rówieśnikami, który został. No i to jest tak, że to się bardzo wszystko przeplata, ale jest mnóstwo niepewności przy tym wszystkim. To słyszymy też od dzieci, które nie wiedzą, co będzie dalej, jak długo to jeszcze będzie trwało. No a jeżeli to się zakończy i od września wszyscy wrócą do szkoły, no to jest też jakby zupełna nowość. To mamy poczucie, że bez względu na to, czy ktoś jest w klasie pierwszej, czy trzeciej, czy ósmej, czy piątej, ma teraz takie poczucie, że będzie zaczynał coś od nowa, że dzieci, które do nas dzwonią, mówią o tym, że czują się jakby wszystkie zaczynały nową szkołę, że to jest trochę coś takiego, że trzeba się będzie jakoś do tego przyzwyczaić i jest no, coś nieznanego, że będą wkraczały w jakiś taki nieznany etap. I mówią o tym, że pojawia się lęk przed różnymi rzeczami, przed powrotem do tych kontaktów, które są przez internet zupełnie inne, do kontaktu z rówieśnikami, ale też z nauczycielami, do tego, jak będzie ich sytuacja wyglądała. Mówią też o tym, że w ogóle bardzo im brakuje tych relacji rówieśniczych, które są szalenie ważne, one nam o tym bardzo często mówią. Teraz kiedyś relacje z rówieśnikami były takim tematem, który się pojawiał u nas zaraz po zdrowiu psychicznym, bardzo często. Teraz jest tak, że to naprzód tutaj wyszły relacje z rodziną, które generują najwięcej trudności, jeśli chodzi o ten czas pandemiczny u młodych osób. Dzieci mówią o tym, że często dochodzi do kłótni z rodzicami, że ten czas spędzany z rodzicami, z rodziną w ogóle w zamknięciu, w izolacji jest bardzo trudny. Mnóstwo napięcia się pojawia też związanego z tym, że rodzice mają swoje obowiązki, bardzo często pracują zdalnie, gdzie w ogóle brakuje takiej przestrzeni też dla każdego z nas do tego, żeby realizować i swoje obowiązki, ale też żeby odpoczywać, żeby w ogóle jakoś spróbować funkcjonować i brakuje takiej przestrzeni własnej. Nie wszyscy niestety dysponują taką przestrzenią, żeby każda osoba miała swój dedykowany pokój, swój dedykowany komputer tylko dla siebie i mogła z niego bez limitu korzystać, no co jest też tutaj szalenie trudne. I to, co nas jeszcze martwi, co my słyszymy, to oczywiście przemoc, która się też nasiliła w trakcie pandemii albo jest tak, że występuje częściej, albo jest tak, że pojawiła się w domach czy w rodzinach, w których wcześniej tej przemocy nie było. To też to, co nas martwi, ja tutaj, ale to jest temat bardzo ważny, to jest to, że młode osoby mówią coraz częściej o tym, że nie wiedzą i nie mają dostępu albo nie wiedzą, jak to robić, gdzie tego szukać, do pomocy specjalistycznej. Nie wiedzą, jak szukać pomocy, kiedy zaczynają czuć się gorzej, kiedy czują, że mają obniżony nastrój, kiedy martwią się o to, że mogą mieć depresję. I mają, bardzo często słyszymy to, że nie wiedzą, jak teraz pracuje psycholog, nie wiedzą, jak pracuje pedagog w szkole, czy można się kontaktować. Oczywiście są też takie, my też wiemy o tym, że część specjalistów działa tak, że informuje swoich uczniów, jest z nimi w kontakcie, umawia się na konkretne spotkania, ale są też miejsca, w których tych specjalistów albo nie ma, albo po prostu nie ma też takich jasnych informacji, gdzie dzieci mogą tej pomocy szukać. My słyszymy też o tym, że raptem tak z dnia na dzień, to zwłaszcza na początku pandemii słyszeliśmy o osobach, które mówiły, że straciły kontakt ze swoim specjalistą, że kiedy wszystko zamknięto, to młode osoby przestały mieć kontakt z psychologiem, czy ze swoim terapeutą, czy z psychiatrą, że raptem skończyły się leki, które dziecko brało na stałe i ich nie ma i nie wiadomo, jak zdobyć receptę. To oczywiście w trakcie tego czasu to się wszystko pozmieniało i też teraz myślę, że jest nieco lepiej niż było na samym początku z takimi podstawowymi rzeczami, jak na przykład recepta, tak? No bo mnóstwo jest teraz telekonsultacji i w ogóle różnych tego typu wizyt. Natomiast na samym początku był tak duży chaos, że nie było praktycznie niczego. No i to też sprawiało, że młode osoby czuły się bardzo zagubione, nie wiedziały, gdzie tej pomocy szukać, nie wiedziały, czy jej szukać w ogóle, czy to jest dobry moment. Bardzo dużo młodych osób słyszało też od swoich rodziców, poczekaj, aż się skończy ta pandemia, ja cię zapiszę do psychologa, ja cię zapiszę do psychiatry, zapiszę cię do tam, gdzie potrzebujesz, do terapeuty, ale poczekaj, aż się skończy pandemia, bo teraz to nie jest dobry moment. No i dzieci czekały, ale czekają już teraz często
to rok i, no i to jest bardzo długo. To jest nie tak, że też nie bierzemy często pod uwagę, jako dorsze jest czas nieokreślony. Druga rzecz jest mnie też jeszcze bardziej niepokojąca, że terminy oczekiwania na wizytę są gigantyczne tak naprawdę. Jeśli chcemy uzyskać pomoc bezpłatną, to te terminy można mierzyć niestety w latach. I to może się wydawać absurdalne, ale taka jest rzeczywistość, że to jest kilkanaście miesięcy, to jest kilkadziesiąt miesięcy oczekiwania na taką wizytę bezpłatną u specjalisty. I to jest szalenie trudne, żeby tę pomoc bezpłatnie otrzymać tak szybko. Więc odraczając czas uzyskania tej pomocy, rozpoczęcie, kiedy tą pomoc uzyskamy, dzieci nam też mówią o tej pomocy szukać i zwracają się wtedy do nas. To, co my też słyszymy, to jest narastająca, ciągle rosnąca samotność u młodych osób. One mówią o tym, że pomimo tego, że kontakt przez internet oczywiście umożliwia być może nawet szersze kontakty niż bezpośrednio, że jesteśmy w stanie być jednocześnie w kontakcie z wieloma osobami, to nie jest to samo. I młode osoby trochę nie wiedzą też, mają duży taki dysonans pomiędzy tym, jakie miałem relacje z danymi osobami, jakie mam teraz, a jakie one będą, jak wrócimy do rzeczywistości. Czy my się odnajdziemy, czy ja będę potrafił tak samo funkcjonować jak wcześniej, czy będziemy w stanie to kontynuować, czy będziemy musieli się poznać na nowo na przykład i na nowo ze sobą oswoić, do siebie przyzwyczaić, czy sobie zaufać. Więc to są też takie dylematy, przed którymi młode osoby stoją, pytania, które sobie zadają, no i to też oczywiście potęguje lęk czy takie napięcie u młodych osób, jak to będzie wyglądało. Oczywiście tutaj mogłabym wymieniać bardzo dużo, to jest też nie tylko lęk o relacje rówieśnicze, ale też lęk o to, czy ja nadrobię zaległości, które mi się pojawiły w trakcie pandemii nauki zdalnej, czy ja się dogadam z nauczycielami, czy będą wymagali więcej, jak wrócimy, czy będę musiał coś nadrabiać, czy ja będę musiał, nie wiem, coś poprawiać na przykład, czy ja dam radę, bo teraz się przyzwyczaiłem do tego, że zaliczenia wyglądają tak i tak, a jak wrócimy do szkoły, to co to będzie? Czy ja będę w stanie i czy ja przełamię swój stres, kiedy będę musiał znowu iść do tablicy i odpowiadać przed całą klasą? No teraz jest mi trochę łatwiej, bo mogę nie włączyć kamery. To jest też oczywiście osobny temat, który też domyślam się, że dla wielu z Państwa jest bardzo ważny i też trudny niesamowicie. Ja myślę sobie, że ja dużo mówię o dzieciach i można z tego wnioskować, że ja bardzo jestem po ich stronie, no i taka jest też prawda, ale ja też jakoś bardzo słyszę to, co mówią nam nauczyciele, to, co Państwo mówicie, co mówią rodzice, że to jest czas trudny dla nas wszystkich, ogromnie trudny. Nam i tak już nie było lekko, teraz też jest bardzo trudno, ale jest to jednocześnie czas, kiedy my możemy wykorzystać swój potencjał, swoją kreatywność, to, co już potrafimy, możemy próbować to modyfikować. To się oczywiście da robić, jest to trudne, wymaga od nas też energii, ale jesteśmy w stanie to robić po to, żeby i sobie, bo myślę sobie, że nam jako dorosłym osobom też to jest potrzebne. Bez zadbania o siebie będzie nam trudno dbać o innych, czyli o naszych uczniów, o naszych podopiecznych. Natomiast możemy to robić i to, na czym mi zależy, to żeby też w tej naszej rozmowie jakoś Państwu przekazać takie informacje, jak to właśnie robić, jak dbać o uczniów, dbając przy tym też o siebie, no i jak być w tym kontakcie, jak rozpoznawać różne niepokojące sygnały, no i jak się nimi opiekować. Więc to będzie pewnie też w drugiej części naszego spotkania, jak sobie z tym radzić i jak sprawić, żeby było nam wszystkim jakoś łatwiej, zwłaszcza po tych wakacjach i po tym roku też, kiedy być może wrócimy, młode osoby wrócą do szkół już tak bezpośrednio. Nie wiem, jaki jest czas, Emilio, więc proszę Cię, żebyś mi przerywała. Ja Ci przerywam. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za to, co powiedziałaś, za uwzględnienie też tej perspektywy nauczycielskiej. Tutaj też widzę, że pojawiają się na czacie takie głosy z Państwa strony, że wszyscy w tym siedzimy, ale paradoksalnie tak sobie myślę, że kiedy wszyscy jesteśmy w tej sytuacji, to możemy właśnie się w taki sposób wspierać, mówiąc, że wierzę, że jest Ci ciężko, prawda? Bo mnie też jest ciężko.
Nie po to, żeby narzucać oczywiście tutaj dzieciom to, że mają się martwić, nie daj Boże jeszcze o nas, ale po to, żeby powiedzieć, że to jest zupełnie, zupełnie naturalne, że jest ciężko. I pojawiają się też głosy na czacie, że rzeczywiście ten kontakt ze specjalistami jest w tej chwili utrudniony. Tak, niewątpliwie ja mam też wielu znajomych psychoterapeutów i wiem, co się dzieje. To znaczy wiem, jak trudno jest dostać się w tej chwili do psychoterapeuty. Także mówię o wizytach prywatnych. I właśnie tutaj chciałabym poprosić Dorotę o to, żebyś opowiedziała, jak to wygląda z perspektywy gabinetu terapeutycznego. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że się spotykamy dzisiaj. Tak pomyślałam sobie, że ja mam takie dwie perspektywy, bo faktycznie pracuję w gabinecie prywatnym, w gabinecie terapeutycznym, ale też prowadzę dyżury w takiej placówce wsparcia dziennego w świetlicy środowiskowej. W związku z tym to jest trochę tak, że do gabinetu no jakby trafiają osoby, które jakby mogą, rodzice chcą ich wesprzeć, tak? Czyli jest to jakaś tam świadoma decyzja rodziców, tak, widzimy, że coś się dzieje. Często, najczęściej niestety to jest tak, że ten młody człowiek, dziecko czy nastolatek, dziewczęta, chłopcy, no przychodzą nie ze swojej woli, tak? Przychodzą dlatego, że rodzice mówią, no widzimy, coś się dzieje. Natomiast też są takie osoby, które proszą rodziców, już mówią o tym, ja nie daję rady i chciałbym coś z tym zrobić, ale też mam tą perspektywę właśnie tej drugiej grupy dzieci, jakby tej grupy dzieci, których, jak ja to mówię, mądrzy dorośli, no nie do końca się nimi opiekują, tak? Także to jest taka perspektywa właśnie, gdzie to wsparcie jest jak najbardziej, no bo jest właśnie prywatny gabinet, do którego możemy pójść i jest też, no obserwuję te dzieci, które na szczęście, tak uważam, no mogą chodzić na tą świetlicę i tam spotykać się z rówieśnikami, bo to co ciekawe, to te świetlice działają i one po prostu no, są naprawdę dużym wsparciem. Paula tutaj faktycznie powiedziała bardzo dużo o tym, no, o czym mówimy i wiemy. My też przed webinarium rozmawialiśmy o dzisiejszej takiej informacji, która się ukazała też w mediach, w prasie, o tej informacji, bo to wiecie, liczby zawsze robią na nas wrażenie, prawda? 35 tygodni polskie uczennice, polscy uczniowie są w edukacji zdalnej. No to jak faktycznie na to tak popatrzymy, to jest to perspektywa zatrważająca i no już nie ma się co czarować, że to jest taki stan, z którym no my sobie ciągle wymyślamy jakieś interwencje i wydaje nam się, że mamy jakieś doświadczenia, ale pewnie cały czas będziemy próbować, co może działać, co jest nieskuteczne i cały czas właśnie dzielić się tym, co faktycznie jest dobre. Z mojej perspektywy, ja mam też takie spostrzeżenie, na przykład w pracy z młodymi ludźmi, szczególnie z nastolatkami, o których tutaj właśnie Paula mówiła przede wszystkim, że na samym początku oni w ogóle nie chcieli żadnego kontaktu online. Nie mieli zaufania, nie było mowy, żeby było spotkanie online'owe właśnie. Dopiero tak w gabinecie owszem, kiedy oni zbadali teren, wiedzieli, że jakby wiecie, nikogo nie ma tak już więcej. Ja też sobie dopiero potem pomyślałam o tej perspektywie, że no, młody człowiek, który nie zna tego specjalisty, nie do końca wie, czy aby na pewno w tym pokoju nikogo nie ma. To też dla mnie była ważna rzecz, żeby sobie uświadomić, że kiedy rodzice prosili o takie spotkania online'owe, a młody człowiek nie bardzo chciał rozmawiać, to była właśnie taka perspektywa nieufności, tak? Ja nie do końca wiem, kto jest po drugiej stronie. W tej chwili, kiedy jest możliwość tych spotkań online, to faktycznie
Ja też przyznam, że no spotykam się z bardzo różnymi, trudnymi i smutnymi historiami. One dotyczą dokładnie tego wszystkiego, o czym już wcześniej Paula mówiła, o lęku, który jest związany przede wszystkim, może nie także przede wszystkim ze szkołą, ale naprawdę o tym lęku, który jest związany z tym, co dookoła. Bo ja też mam takie wrażenie, taka jest moja perspektywa z tych opowieści wynikająca, że dookoła się bardzo dużo mówi o tym, co nas spotyka, o pandemii, o wirusie, o szczepionkach, o tym, co dookoła, a tak jakby z tymi młodymi ludźmi, z dziećmi, no być może jakoś ten temat jest omijany. Mają w sobie dużo lęku, bo faktycznie bardzo się boją o swoich najbliższych, ale też pewnie jeśli i tu myślę, że wielu nauczycieli o tym rozmawia, ale oni chcą o tym rozmawiać. Chcą, żeby właśnie na przykład ci mądrzy dorośli, jak ja zawsze tak mówię, pytam o tych mądrych dorosłych, o opiekunów, z kim możecie o tym porozmawiać, to naprawdę to są dla nich tematy bardzo ważne. Być może kontrowersyjne, tak są te tematy niektóre kontrowersyjne, ale młodzi ludzie też na samym początku poczuli się wykluczeni. Wykluczeni tym, że oni nie mogli wychodzić, nie mogli pomagać. Ja też opowiadałam, dzieliłam się takim doświadczeniem mojej koleżanki, która jest osobą samotną, mieszkającą, to znaczy sama wychowuje 14-letniego syna. I proszę wyobraźcie sobie Państwo, pewnie znacie takie historie, kiedy ten chłopak nie mógł pójść na zakupy, nie mógł wyjść, nie mógł mama chora, bo tutaj dodam, że ten kontekst istotny. I myślę, że na samym początku naprawdę młodzi ludzie poczuli się no najzwyczajniej w świecie wykluczeni. Nie traktowali tego inaczej, tylko tak, jesteśmy zbędni. Nie musimy tak nic robić. I to też spowodowało taką nieufność wobec świata dorosłych. Myślę sobie, że jakby pewnie my nie jesteśmy akurat odpowiedzialni za tą nieufność, ale jesteśmy dorosłymi, którzy mierzą się z tym, że to zaufanie zostało naczerpnięte. I to jest też ważna perspektywa, no bo jakkolwiek nam się wydaje, że dzieci, a zwłaszcza nastolatkowie, no niby nas nie potrzebują. Oczywiście to nie jest prawda, bardzo nas potrzebują i chcą wierzyć, że jakoś ten świat stabilizujemy, normalizujemy. Więc to jest na pewno rzecz bardzo ważna. Ale też wyraźnie widać te różne okresy, które się nam przytrafiły. Właśnie ten pierwszy moment takiej euforii, oglądnę wszystkie odcinki swojego ulubionego serialu, będę mieć na to czas, pogram w gry, bez tutaj będzie na to trochę więcej czasu. Tak wydaje mi się, że właśnie gdzieś ten początek maja ubiegłego roku był takim momentem, kiedy no w sumie to już byśmy wrócili do szkoły, tak? I to też było takie bardzo ważne. Wakacje wiemy, że tutaj trochę rozluźniły się nam te obostrzenia. Myślę, że bardzo ważny był początek roku szkolnego i wiem z opowieści młodych ludzi, jak wiele nauczycielek i nauczycieli zadbało o to, co się na przykład dzieje teraz, tak? Czyli jeśli naprawdę było, zadbano o to powitanie, o ten dobry wstęp, tak, o to, żeby zapytać, co słychać, jak się czujecie, żeby na przykład uzgodnić zasady pracy zdalnej. W wielu szkołach niestety nie do końca o to zadbano, ale w wielu szkołach zadbano. Czyli mieli uczennice i uczniowie taką perspektywę, jeśli znów się coś wydarzy, to pamiętajcie, tak, będziemy w taki sposób pracować.
I myślę też, że to miało ogromne znaczenie. Natomiast chyba, nie wiem, jak Państwo to czujecie, jak to odbieracie, ale ja widzę, że teraz po feriach zimowych, po tych no, niby feriach, tak, bo też trudno powiedzieć, żeby to były ferie zimowe, kiedy w gruncie rzeczy nigdzie nie można wyjść, naprawdę widać ogromny spadek motywacji, taką właśnie takie czekanie na to, że ile jeszcze do tego końca roku szkolnego no tak naprawdę przetrwamy. Moi jakby rozmówcy, osoby, z którymi ja się spotykam, oni nie wierzą, że wrócą do szkoły jakby w tym roku, tak? Już jakby się poddali trochę. No myśl, nie, denerwuje ich to, podobnie jak nas, to odliczanie, tak? Za tydzień, za dwa tygodnie znów się coś być może wyjaśni, więc myślę, że to jest też no, jakby fatalne. Ale jest jeszcze jedna rzecz, taka smutna z perspektywy, myślę, młodych ludzi. Ja wiem, że to działo się zawsze, że mieliśmy różnice. Natomiast nie wszyscy pojechali gdziekolwiek na wakacje, ale były takie osoby, które wyjechały. Były też takie osoby, które wyjechały z rodzicami na ferie. I to, myślę, jest też taki wątek, którego my chyba nie ruszamy w tym momencie, nie rozmawiamy o tym, a to gdzieś jest w rozmowach tych młodych ludzi, że oni wiedzą, że właśnie no, takie rzeczy się dzieją i to pewnie jest naprawdę taki wątek warty zaopiekowania się, żeby pamiętać o tym, że no, tutaj również dużo rzeczy się wydarzyło, które raczej być może te grupy podzieliły niż połączyły i to myślę sobie, że jest potrzebne właśnie do zaopiekowania. Ja też myślę sobie, że w drugiej części, jak będziemy trochę rozmawiać o tym, co można zrobić, jakie podjąć interwencje, to też chciałabym spojrzeć na te rzeczy, o których mówią młodzi ludzie, przekuwając je trochę na to, jaką dają podpowiedź, tak? Bo ja bardzo często ich pytam właśnie o to, to słuchajcie, co moglibyście podpowiedzieć, tak? No, osobom, które są po drugiej stronie. I w gruncie rzeczy te odpowiedzi padają, są pomysły. Myślę też, że często wykorzystywane właśnie przez nauczycielki i nauczycieli, bo prawda jest taka, że to nie jest tak, że właśnie uczennice, uczniowie nie widzą zmęczenia materiału, jak to tak potocznie powiemy po obu stronach, widzą też, że wszyscy jesteśmy zmęczeni i pewnie jeśli właśnie będziemy grać do jednej bramki, żeby znów tak trochę potocznie powiedzieć, to myślę, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, żeby właśnie zbudować team i tutaj słuchać też, jakie od nich mogą wyjść propozycje tego, co można by ewentualnie zmienić, co można by zrobić. No to tyle na razie z tej mojej perspektywy. Dzięki. Dziękuję Ci bardzo. Moje doświadczenia też są takie, że uczniowie zapytani, co można zrobić, tak naprawdę potrafią sobie nawzajem udzielić. Ja myślę, że to też może być pewne rozwiązanie. No właśnie, a jak to wygląda z perspektywy Twojej szkoły, Maćku, a także Twoich doświadczeń, rozmów z innymi nauczycielami? Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że tyle osób ma jeszcze siłę wieczorem usiąść i słuchać o problemach, bo w cudzysłowie te są w temacie. A tak już bardzo poważnie, to naprawdę kłaniam się wszystkim nisko, nauczycielom. Bardzo, bardzo mi brakuje w dyskursie społecznym docenienia naszej grupy i jakiegoś takiego wiatru wzmocnienia, który mógłby chociaż na chwilę wszystkich nas załagodzić. Bo
Czas jest trudny. Będę mówił z perspektywy rzemieślnika, takiego rzemieślnika, który kilkadziesiąt godzin w tygodniu pracuje przy komputerze. Jestem z młodzieżą, obecnie pracując w warszawskich liceach. No i perspektywa moja nie będzie się bardzo różniła od tego, o czym powiedziały moje przedmówczynie. Może wejdę trochę bardziej w konkrety, mówiąc o tym, że spotkałem się z takimi informacjami ze strony uczniów, że to, jak rozmawiam o obszarach do pracy, którymi chcieliby się zaopiekować, to są to obszary tego typu jak siadanie do stołu, do lekcji, a nie słuchanie lekcji pod kołdrą, na słuchawkach, w telefonie, ponieważ wielu uczniów niestety w ten sposób też odbywa zdalną edukację. Bardzo często też uczniowie przemieszczają się po mieście, wykonują różne czynności. Może to poruszanie się czy wykonywanie czynności jeszcze nie jest takie najgorsze, natomiast myślę, że to, co jest najtrudniejsze, to ten obniżony nastrój, który nie pozwala niektórym uczniom wyjść z łóżka. Jest takie, jeden z uczniów użył stwierdzenia ultranuda. To po prostu jest wszystko monotonne i wchodząc w tę ultranudę, po prostu jest monotonia siedzenia przy komputerze. To już nie chodzi o to, jakiej metody aktywizującej użyjemy, czy będziemy filozofami, gawędziarzami, czy będziemy masterami IT. Tutaj po prostu chodzi o coś innego. Ta perspektywa też jest taka organiczna, po prostu młodego ciała, które musi w zamknięciu przez wiele godzin siedzieć przy komputerze i w ten sposób pobierać naukę. To, co jeszcze jest takiej perspektywy uczniowsko-nauczycielskiej ważne, to takie tęsknienie za przerwą, tęsknienie za obserwacją. Ja chyba sobie nawet nie zdawałem sprawy, jak dla uczniów ważne jest patrzenie na siebie nawzajem, tak, że są w szkole, wychodzą na te przerwy, na lekcjach się zmieniają nauczyciele i o tym też uczniowie wspominają, że naprawdę brakuje im takiego bycia. Już nawet nie mówimy o tej relacji, kiedy to się zawiązuje, kiedy jest mówienie, tylko o takim byciu w społeczności. Niektórzy z uczniów mówili też o takiej trudności, że jeśli są przez wiele godzin zamknięci w mieszkaniu i muszą wyjść na ulicę, to pojawiają się stany niepokoju, lęku, obaw, że stanie blisko z innymi ludźmi na przystanku, no wydaje się takie zagrażające dla niektórych też. No i u niektórych mamy tak, jakby można podzielić na tendencje uczniów, którzy w jakiś sposób mają wewnętrzną motywację, osiągnęli jakiś stopień wewnętrznej dojrzałości i mają motywację do nauki. I ci uczniowie mają problem z takimi technicznymi rzeczami, na przykład gdzie są umieszczane prace, jak odsyłać, czy przez maila, czy przez Teams, Zoom, Meet, Classroom. Tutaj może to być na różne sposoby, no ale mamy też, nie oszukujmy się, wielu uczniów, którzy potrzebują zewnętrznej motywacji i pojawia się tęsknota za takim, wiecie Państwo, takim po prostu nauczycielem, który by tam wszedł, powiedział po prostu, słuchaj, otwórz, zapisz, coś tam. I tego im też brakuje, czyli takiej, wiecie, żeby można być na luzie, to po drugiej stronie musi być ktoś, kto ten luz też przytrzymuje. I to jest taka ludzka tęsknota się pojawia w uczniach. Tak, za takim po prostu też nauczycielem, człowiekiem, który to wszystko trzyma w garści. I to jest po prostu ogromne też poczucie bezpieczeństwa u młodych ludzi, że są dorośli, którzy jakoś to wszystko w cudzysłowie ogarniają. To tak, żeby nie przedłużać już tego wstępu, bo myślę, że druga część jest dla nas wszystkich dużo bardziej potrzebna na ten moment, to ja na ten teraz już podziękuję w tej części. Ogromnie Ci dziękuję. No to żeśmy superowali, że nie jest łatwo. Widzę też, co Państwo tutaj piszą w komentarzach właśnie o tym marazmie, o tym, że
zdaje się, że jakby chcieli tylko przetrwać. A ja się zastanawiam, czy nie jest tak, że my wszyscy chcielibyśmy po prostu przetrwać i być może to też jest bardzo dużo na ten moment. Być może czasem nie musimy wymagać od siebie i od nich aż tak wiele. No ale teraz ważne jest to, że oni jednak poszukują czasem pomocy. Różnie z tą pomocą bywa. Ten raport Szkoły 2.0, o którym mówiłam, wskazuje na to, że większość dzieci i młodzieży uważa, że nie potrzebuje fachowej pomocy. Są jednak tacy, którzy jak najbardziej tak potrzebują, ale tutaj się pojawiają takie dane, że ponad 6% chłopców badanych potrzebuje pomocy, ale po nią nie sięga. I uwaga, prawie 17% dziewcząt nie sięga po pomoc, chociaż już wiedzą, że jej potrzebują. I teraz mam takie krótkie pytanie do Pauli. Co wynika z waszych doświadczeń? Gdzie oni poszukują pomocy, jeśli już jej poszukują? Oprócz tego, że dzwonią do was. Bardzo często zdarza się, że młode osoby najpierw zaczynają szukać pomocy u siebie nawzajem, czyli szukają pomocy u rówieśników, u przyjaciela, przyjaciółki, chłopaka, dziewczyny, koleżanki. To jest częste, chociaż bardzo, bardzo często i szybko dość okazuje się, że ta pomoc jest niewystarczająca, co nie znaczy, że ona jest zła i niepotrzebna, bo wręcz przeciwnie, jest szalenie ważne, żeby to wsparcie w bliskim otoczeniu mieć. Natomiast też nie mają te młode osoby takiej mocy sprawczej, czy też możliwości, żeby wesprzeć skutecznie, kiedy na przykład ktoś zmaga się z depresją. Tak? To są takie sytuacje, kiedy wsparcie i bycie przy tej osobie jest bardzo ważne, ale nie jest wystarczające do tego, żeby sobie z trudnościami poradzić. Więc zdarza się, że uczniowie też w kolejnym kroku proszą o pomoc swoją rodzinę, rodziców albo inne bliskie osoby, ale to też często jest utrudnione. Nam trudno o tym mówić, dlatego że te osoby, które się z nami kontaktują, zazwyczaj nie mają nikogo, komu mogą w otoczeniu o tym powiedzieć, albo już to zrobiły i tej pomocy nie otrzymały. Czyli są to osoby, które są osamotnione i zazwyczaj rozczarowane tym, że tej pomocy nie ma gdzieś w otoczeniu, czyli na przykład nie wyobrażają sobie kontaktu ze swoim rodzicem, bo nie są z nim w dobrej relacji, nie wyobrażają sobie kontaktu z nauczycielem, bo się obawiają tego, co nauczyciel pomyśli albo jak zareaguje, nie wyobrażają sobie kontaktu z pedagogiem szkolnym, bo go nie znają na przykład, albo była koleżanka i coś tam powiedziała, albo obawiają się, że pedagog szkolny potem powie wszystkim innym, że ta osoba była. To są takie realne obawy, o których my słyszymy. Często one są niepoparte wcześniejszym doświadczeniem. Często jest tak, że to są wyobrażenia młodych osób na temat tego, jak ta pomoc może wyglądać. To jest też szalenie ważne, że szukanie pomocy w ogóle u specjalistów nadal jest bardzo stygmatyzowane i jest też bardzo dużo stereotypów, które towarzyszą temu szukaniu pomocy, takich łatek, które są przyklejane do osób, które tej pomocy szukają. Czyli często młode osoby słyszą, że zwariowały, że są chore psychicznie, że trafią do szpitala, że będą miały żółte papiery. No przeróżne jakby sytuacje, które się pojawiają gdzieś w otoczce szukania pomocy, to mocno młode osoby zniechęca i one mówią o tym, że najzwyczajniej w świecie bardzo chciałyby pójść do psychologa szkolnego czy do pedagoga, no ale boją się, że ktoś to zobaczy, usłyszy. No teraz wiadomo, że to jest trochę inaczej i że tego nikt nie zobaczy, nie usłyszy poza naszymi domownikami, których mamy w domu, ale to też jest kolejna obawa, że trudno jest szukać tej pomocy i my to też słyszymy w telefonie zaufania, kiedy dzieci mówią nam o tym, że wolą napisać do nas wiadomość niż zadzwonić, dlatego że boją się, że tą rozmowę ktoś podsłucha po prostu, że jest osoba obok w domu i bardzo trudno jest o tym opowiedzieć, a nie zawsze mają taką możliwość, a przez długi czas nie miały absolutnie takiej możliwości, wręcz zakaz, żeby nawet wyjść na spacer i tą rozmowę przeprowadzić podczas tego spaceru. Dlatego to jest bardzo ważne, ale myślę, że gdzieś dalej są specjaliści, czyli na przykład psychoterapeuta, psychiatra, czyli takie osoby, u których młode osoby tej pomocy szukają. Często szukają na różnych forach internetowych, na stronach internetowych.
najlepiej, żeby ta pomoc była jak najbardziej anonimowa, żeby jak najmniej osób o niej wiedziało, no i żeby była jak najbardziej bezpieczna i żeby została między osobą szukającą pomocy, a specjalistą, który tej pomocy udziela. Tutaj też na czacie ja widziałam, że padło w ogóle pytanie, jak przekonywać młode osoby do tego, żeby szukały tej pomocy u specjalistów i widziałam, że Maćku odpowiedziałeś, ja się jakoś bardzo pod tym podpisuję, co powiedziałeś, żeby to jak najbardziej normalizować, ale też pytać o obawy, żeby pytać, czego dziecko tak naprawdę najbardziej się obawia i też mówić o tym, że specjalista, do którego trafi, może okazać się nieodpowiedni dla tego dziecka, że to nie jest tak, że jak trafi do pierwszej osoby, do której akurat się uda, to, że młodym osobom, dzieciom mówię, że to jest trochę jak z butami, że trzeba pomierzyć czasami wiele par, żeby trafić, tak? I że czasami jest tak, że trafiamy od razu albo mamy, ktoś nam poleci i trafimy, a czasami jest tak, że to jest bardzo trudne i co nie znaczy, że ten specjalista jest do niczego, tylko to oznacza też często, że jest po prostu nie dla nas, bo my jesteśmy różnymi ludźmi, tak samo jak specjaliści są różnymi ludźmi. Także tak mniej więcej bym mogła pokrótce też patrząc na czas opowiedzieć, jak gdzie młode osoby szukają tej pomocy. Bardzo Ci dziękuję. I też widzę właśnie, że teraz na czacie bardzo wiele osób pisze o tym, że najważniejsze jest właśnie to, żeby z nimi być. Najważniejsze jest to, żeby słuchać, że już mniejsza o podstawę programową. Bardzo, bardzo dziękujemy Państwu tutaj za te głosy, bo czujemy bardzo podobnie. Tutaj Pani Beata napisała, dialog, nie monolog, bycie razem, nie stanie nad, wspieranie, słuchanie, empatia, czujność. Właściwie to mamy tutaj cały program na to, co możemy robić, prawda? Bo to jest teraz ten moment, kiedy spróbujemy się zmierzyć z tym problemem i zadać sobie pytanie, po pierwsze, na co powinniśmy być czujni, tak? W ogóle na co zwracać uwagę w kontaktach z uczniami, na ile możemy zauważyć w ogóle jakieś problemy, a druga sprawa właśnie, co konkretnie, co zupełnie konkretnie tutaj możemy robić. Doroto. Ja sobie tak pomyślałam o takim barterze, jaki ostatnio został zawarty pomiędzy mną a jedną z takich młodych dziewcząt, nastolatką. Umówiłyśmy się tak, że ja oglądnę chyba 11 odcinków takiego serialu anime, które ona ogląda, a ona przeczyta Małego Księcia, no i porozmawiamy o tym, co tam można znaleźć wspólnego i no, zobaczymy, co wyjdzie z tego eksperymentu, ale myślę sobie, że ja jestem zwolenniczką, jak ja to mówię, zbiorów, sieciowania, więzi, zadzierzgiwania, tak? No generalnie mały książę, prawda? Ale zupełnie poważnie, teraz chyba jak najbardziej szukania tego, co nas łączy. Bo też zdaję sobie sprawę z tego, że naprawdę mamy taką ogromną ilość tekstów kultury, które młodzi ludzie czytają, oglądają i my czytamy, oglądamy, które w ogóle są rozbieżne, tak, że gdzieś się tam pewnie nie spotykamy. I to, co myślę, że można by zrobić, o ile my jesteśmy w stanie to zrobić, ale ja jestem z wykształcenia polonistką i też zawsze mi się wydawało, że jeśli ja namawiam kogoś do czytania czegoś, co mi się wydaje wartościowe, to ja też posłucham i chętnie przeczytam, czy obejrzę coś, co poleca mi młody człowiek. I wiele takich rzeczy no, obejrzałam i przeczytałam właśnie dzięki takim poleceniom. Tak? Wcale nie uważam, że to jest tak, że mamy się obrażać na to, co... Tu w ogóle złe słowo, tak? Wydaje mi się, że to jest płaszczyzna ważna, żeby rozmawiać o tym na przykład, co oglądamy. Nawet jak my się zżymamy na to, że to jest coś, co naszym zdaniem jest bezwartościowe. Myślę sobie, że też jest tak, że często mówimy tak w ogóle nie znając tych rzeczy, tak? Jest to jakaś inna stylistyka, coś, czego my nie lubimy i nie sięgamy po to. Tak jest pewnie w przypadku właśnie anime, którą nastolatki oglądają namiętnie. No to
Pewnie nie jest to coś, co ja lubię oglądać, ale myślę sobie, że warto, żebym to zobaczyła, bo jest to jakaś wspólna przestrzeń do wyjścia do rozmowy, tak, do spotkania się z tym drugim człowiekiem. I to oczywiście myślę sobie, że to wszyscy o tym mówimy, że najważniejsze jest nawiązanie relacji. No bo znów, tak jak Paula przed chwilą powiedziała, że nie każdy specjalista to będzie ten. Często młody człowiek potrafi przez naprawdę kilka spotkań to mi zadawać pytania, ze mną robić wywiad, dopóki się nie upewni, okej, to ja z tobą mogę być, tak? Ja ewentualnie mogę ci zaufać. I to jest też ważne. I myślę sobie, że to też jest tak z perspektywą nauczycielek i nauczycieli. Po roku czasu, no, jest to wyrwa w naszej relacji, w naszej znajomości, właśnie w tym naszym byciu, niebyciu, tak? Byciu poprzez ekran. Nie czarujmy się, że to jest właśnie, to jest po prostu inaczej. I to, że my będziemy myśleć z perspektywy dorosłego człowieka, jest bardzo ważne. Ale Maciek powiedział właśnie o takiej rzeczy, myślę sobie, że absolutnie priorytetowej. Jeśli znów nie zadbamy o dobrostan dorosłego człowieka, o to dobre samopoczucie dorosłego człowieka, to ten dorosły człowiek, jeśli będzie miał rozładowane akumulatory, no to naprawdę niewiele zrobi. I tak myślę sobie z tej perspektywy zabezpieczania pomocy dla nauczycielek, nauczycieli. Też warto, i pewnie w wielu miejscach tak się dzieje, żeby ta pomoc szła właśnie w takie rejony, żeby i nauczycielki, i nauczyciele też mieli możliwość na przykład skorzystania z pomocy specjalistów, które zabezpieczy, załóżmy, nie wiem, dyrektor, tak, że ja wiem, że to są bardzo trudne rzeczy, ale zdaję sobie też sprawę z tego, że znajdują się czasem środki właśnie na doskonalenie, na jakieś spotkania i można coś takiego zrobić i pewnie to byłoby naprawdę świetne, żeby takie wsparcie było. Poza tym myślę sobie też o tym pomoście pomiędzy szkołą a rodzicami. Jeśli nie będzie tego przymierza, tak, dorosłych, którzy działają na rzecz młodych ludzi, no to też będzie nam bardzo trudno. A to jakby te dwa światy, rodzice i nauczyciele, no też tu się różne rzeczy porobiły pomiędzy nami. I pewnie takie spotkania nie przy okazji ocen, wywiadówek, tego wszystkiego, co budzi niepokój rodziców, pewnie właśnie są najciekawsze. Być może w takim spotkaniu, na które dyrektor zaprosi kogoś z zewnątrz albo będzie korzystał ze swoich zasobów, bo przecież właśnie są nauczyciele, nauczycielki, którzy są psychologami, pedagogami, specjalistami naprawdę, czy właśnie potrafią poprowadzić trening uważności, czy, no, czy zajmują się tak, NVC i tak dalej. My naprawdę mamy bardzo dużo zasobów. Można takie spotkania robić. Jeśli będzie uczestniczyło najpierw, nie wiem, kilkunastu rodziców, okej, niech to będzie kilkunastu rodziców, tak? Ale żeby była taka możliwość, żeby spotkać się właśnie i powiedzieć, słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy o redukcji stresu, o tym, co można z tym zrobić, o samoregulacji, tak? Są naprawdę świetne rzeczy na rynku wydawniczym, nasze polskie, ja tutaj przyniosłam tych książek tyle, ale to pewnie może umówimy się, że gdzieś o tym napiszemy. Są też książki, które myślę mogą pomóc nauczycielkom, nauczycielom właśnie w tym, żeby samemu czuć się mocniejszym, bo może ktoś powiedzieć, ja nie jestem od tego specjalistą. Tak, to prawda, ale naprawdę jest dużo też dobrych podpowiedzi dotyczących tego, jak rozmawiać o emocjach, jak właśnie wzmacniać regulację, jak popatrzeć na te obszary samoregulacji, tak? Wiedzieć, że no to wszystko w tej chwili jest zaburzone i te akumulatory trzeba ładować
każdy inaczej. Jeden jedzie na benzynie, inny już ma samochód hybrydowy, tak? I to naprawdę jest ten rodzaj paliwa bardzo ważny. O właśnie, tutaj to ja w takim razie od razu powiem coś, co mnie zachwyca. Opowieści o tym, jak działać, gdy emocje biorą górę, pani Agnieszki Stążka-Gawrysiak. Bardzo cenię jej książki. One są napisane niby dla młodszych dzieci, ale te jakby wątki dla dorosłych są naprawdę świetnie napisane. Myślę, że możemy bardzo dużo skorzystać. Ja tak sobie myślę, że jeśli będziemy właśnie mieć takie przymierze, jakby kierownictwo placówki, kierownictwo szkoły, tak, czy przedszkola i nauczycielki, nauczyciele i rodzice, być może najpierw mała grupa, ale wiemy, jak to działa, jak ludzie będą wiedzieli, że mają miejsce bezpieczne dla siebie, w którym mogą posłuchać, nie będą oceniani, ktoś nie powie, to państwa wina i tak dalej, tak, bo łatwo nam takie sądy jednak gdzieś tam, tak, takimi sądami się obrzucać, że to nauczyciele winni czy rodzice winni. Nikt nie jest winien, że znaleźliśmy się w takiej sytuacji przecież. Więc to jest jedna rzecz. Ja też przyniosłam, bo tak mówiłam o treningach uważności. Oczywiście, że profesjonalny trening to jest też ileś tam godzin, tak, ćwiczeń i to warto do tego podejść poważnie i trzeba pewnie podejść poważnie, ale też są takie możliwości, że możemy wykorzystywać krótkie ćwiczenia. Są na rynku książki Elin Snell, tak, które bardzo często wykorzystywane są w przedszkolach czy w edukacji wczesnoszkolnej. Wydała też książkę dla nastolatków, właśnie można się nią wesprzeć. Jest znakomita książka właśnie Zabawa w uważność, kierowana do dorosłych, do nauczycielek, nauczycieli, do rodziców, gdzie te ćwiczenia można wprowadzać i myślę, że pewnie są wśród nas takie osoby, które pamiętają jeszcze pajacyki jako te elementy przerywające lekcje, to myślę sobie, że jeśli my takie 5 minut poświęcimy właśnie na uczenie się oddychania, takiego wyciszania się, relaksacji, nie wiem, czy to w warunkach online'owych można jeszcze w tej chwili robić, ale pewnie wiele osób robi i warto z tego korzystać. Natomiast ja tak tą rzecz jeszcze chciałam takimi dwiema jakby rzeczami, dwie rzeczy powiedzieć. Po pierwsze, cykl Kolba. No to jest taka oczywista oczywistość, jeśli się mówi o procesie edukacyjnym, tak, o procesie uczenia się. I myślę, że mamy pewnie kłopot z tym, żeby ten cykl Kolba jakby domykać teraz podczas tych online'owych zajęć. To jest i myślę trudne, kiedy jesteśmy z czarnymi kafelkami i trudne dla tej osoby, która jest po drugiej stronie, tak? Ale jakby zadbanie, pomyślenie, przypomnienie sobie o tym, że ten cykl Kolba naprawdę jest ważny, żebyśmy się efektywnie tak uczyli i że on po prostu istotny jest dla naszego procesu edukacyjnego, to tak myślę sobie o tym, żeby gdzieś z tyłu głowy mieć, żeby tak, to zróbmy coś też, żeby o tym pamiętać, o ile gdzieś to nam wypada z głowy. A druga rzecz to pewnie już takie dwie rzeczy właśnie z tych dobrych historii, o których też słyszę, że mówi młoda osoba, wie pani, podczas lekcji chemii, akurat ciekawe, dwie rzeczy dotyczą chemii i to zupełnie w różnych miejscach. Podczas lekcji chemii nauczycielka napisała do mnie na czacie, żebym została na chwilę dłużej, więc wystraszyłam się, o co chodzi, ale zostałam i ona mnie zapytała, czy coś u mnie się dzieje, bo zauważyła, że mnie się odzywam, że mam słabsze oceny i pogadałam z nią chwilę i od razu mi się zrobiło lepiej.
I tak sobie pomyślałam, super to jest, że właśnie, oczywiście jestem pewna, że wiele takich rzeczy jest, bo też się dowiaduję, że na przykład w sytuacji, kiedy młoda dziewczyna miała atak paniki i nie odebrała telefonu mama ani tato, zadzwoniła do kogo? Do nauczyciela angielskiego. Po prostu. I tak. To okazało się tak, to była ta osoba ważna, do której zwróciła się o pomoc i też to jest świetne. No i trzecia rzecz na koniec. Czy była jakaś ciekawa lekcja? Owszem, była, ponieważ pani, nie, to nie lekcja chemii, biologii, przepraszam, powiedziała nam, żebyśmy zrobili takie zadanie, żeby każdy z nas wziął jakiś sznurek albo wstążkę albo cokolwiek innego i ułożył na podłodze tyle, ile jelit mamy w środku i żebyśmy to sobie ułożyli, zrobili zdjęcie i wszyscy wysłali i dzieliliśmy się tym. Myślę, że oczywiście, że takie lekcje są, ale słuchałam tej opowieści, bo była opowiadana z entuzjazmem, tak, że to była najfajniejsza lekcja w tym tygodniu, bo się okazało, że właśnie coś takiego się wydarzyło. Więc jakby oczywiście też nie trywializując tego, to, co ważne, to na pewno zadbanie o ten poziom wyżej, o poziom dorosłych, po to, żeby, no znów, wiemy jak w samolocie, zadbać o młodszych i budować sojusze. Po prostu budować sojusze, nie robić podziałów, tylko mówić tak wszelkiego, może nie wszelkiego rodzaju, ale na pewno tym sojuszom, które po prostu będą dawać nam wszystkim wsparcie tak naprawdę. Także to tak myślę, że tyle. Dzięki. Ja sobie biorę od Ciebie na pewno te sojusze, które dają wsparcie nam wszystkim, bo myślę, że właśnie takiego wsparcia społecznego w tej chwili, nawet namiastki wsparcia społecznego bardzo mocno potrzebujemy. Skoro już tak dużo mówimy tutaj o ćwiczeniach uważności, to ja sama jako nauczycielka uważności podpowiem, że to też jest fajna droga do tego, żeby samemu troszeczkę się osadzić, ponieważ to, co ja zawsze powtarzam, jeżeli chcą Państwo wprowadzać uważność do klasy, to warunkiem tak naprawdę koniecznym jest to, żeby najpierw wykonać ćwiczenia samemu, samej. I tak, może to i dobrze, tak? Bo to jest właśnie ten moment, kiedy zadbamy trochę o siebie, po to, żebyśmy mogli zadbać o naszych uczniów. A o tym właśnie rozmawiamy. Maćku, właśnie, jak ty dbasz o swoich uczniów i co byś poradził? Ostatnio zapytał mnie nawet jeden uczeń, a jak pan dba o nas, o swoich uczniów i zachęca nas w momencie, kiedy ja ciągle zadawałem swoje pytania i chcąc czegoś od nich się dowiedzieć, czasem dostaję też ciekawe pytanie. Ja będę odwoływał się do swoich doświadczeń, ale też do doświadczeń moich bliskich nauczycieli, z którymi przed naszym webinarem się kontaktowałem. To, co bardzo jest istotne i chciałbym, żeby jeszcze raz wybrzmiało, to ta trudność z przekraczaniem progu gabinetu, czy to psychologa, czy pedagoga na poziomie szkoły, ale też na poziomie telefonów zaufania, czy poradni zewnętrznych. To jest trudne, naprawdę. Młodzież ma jakby problem, bo jakoś tak jest nadal w atmosferze, w eterze, że bycie u psychologa albo pedagoga wiąże się z jakimś problemem i tutaj problem może być definiowany jako, że trzeba cię zdyscyplinować, bo niestety czasem te funkcje są przekierowane, a czasem, że jest to problem, który trzeba rozwiązać, no, że jest to problem, wiecie, taki stygmatyzujący, jakiś wstydliwy. Ja działam trochę jak stewardesa, która wita gości na pokładzie samolotu, czyli tak naprawdę może być to metafora, że nasz lot, tęsknimy za lotami, także ja pewnie dlatego głowa podpowiada mi tę metaforę. Po prostu wchodzę na pokład i witam moich gości z taką też zmianą miejsca, tak? Ja już nie jestem tylko, tak, znaczy tylko, no, dydaktykiem, nie idę w taki
w taki strumień wiedzy, tylko trochę myślę o tej warstwie bezpieczeństwa, dużo więcej, łącząc się ze swoimi uczniami. I tak jak stewardesa wypowiada na początku słowa i wita gości, mówiąc o wszystkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem, tak ja też bardzo często na początku zajęć wspominam o takich możliwościach. Mówię, nie oczekując konkretnego też efektu po drugiej stronie. Po prostu chcę w ten sposób też oswajać i mówić o tym po prostu bardzo dużo. Ja znalazłem sobie jeszcze taki sposób, żeby mówić o pedagogach czy psychologach w szkole, którzy u nas są, jako o takich ludziach i podawać jakieś ich takie cechy, które ja w nich widzę, takie ludzkie. Wiecie, a to fajny, fajna pani, ciekawy pan, ja fajnie, dobrze mi się z nim rozmawiało ostatnio, nie? I można też sobie przepowiedzieć, jak to tak w ogóle wejść, no ale o czym tu mówić? No tak można sobie pofantazjować troszkę, żeby przekroczyć trochę ten próg za uczniów na sucho podczas zajęć, tak po prostu pogadać po ludzku o tym, jak mogłaby wyglądać taka wizyta i jak to jest, tak powiedzieć o tym, co nas dotyka, tak, co uczniów dotyka. Także tu zachęcam bardzo do jakiegoś, może nie wiem, do jakiegoś też wypracowania wspólnego, ale każdy też sam może w szkole wymyślić sobie sposób mówienia o tych ludziach. To są teraz bardzo ważne osoby, specjaliści w szkole, no i oczywiście poza szkołą. To, co zauważyłem, to, co pomaga, bo teraz taki, wchodzimy w taki obszar narzędzi, narzędziownika, żeby jakieś konkrety wypływały, to ja dostrzegłem, że pójście tylko i wyłącznie w narzędzia internetowe, w learning apps, Wordwall, Kahoot, czy nawet e-podręcznik, to jest bycie w takiej relacji zadaniowej. Jesteśmy w takim czymś, że daję, zadaję, odbieram robotę, tak? Jesteśmy trochę w takim systemie korporacyjnym. Zauważyłem, że jest duża zmiana w momencie, kiedy wchodzę w takie metody, nazwałbym je może bajaniem szeroko rozumianym, to znaczy tutaj jak Dorota wypowiada się na czacie, dużo osób mówi, o jak pani ma kojący głos, jakie to jest przyjemne pani słuchać. I ja sobie pomyślałem właśnie, to jest to, o czym chcę też państwu powiedzieć, że zobaczcie państwo, co nam robiło, jak Dorota spokojnym głosem mówiła o bardzo trudnych rzeczach. I to też jest, to ja u siebie też zauważam, że jak wejdę, no teraz jestem trochę tak podwyższony, nie, bo jest lekka adrenalina, ale jak tak wejdę w taki spokojny ton i tak trochę poopowiadam, no to coś tam się zmienia i też wraca do mnie taki spokojniejszy jakiś głos. To jest to. Z wieloma uczniami rozmawiałem i wiele grup wskazuje na to, że bardzo im jest potrzebny kontakt, w cudzysłowie nazwę to small talkiem, takim jak angielskie how are you today. Tak jest naszym uczniom jak wody i chleba. Naprawdę potrzebne to, że wchodzimy na lekcję i pytamy, jak jest. Jest cisza, trudno, to trochę można powiedzieć, jak u mnie jest, że no ja już się nauczyłem po prostu o pogodzie mówić. Bardzo rozwinąłem w czasie pandemii te umiejętności, bo ciągle o tej pogodzie mówię o tym, czy chcę na rower wyjść, czy nie, że tutaj już bym chciał. No i że ile macie lekcji, na której jesteście lekcji i po prostu wiadomo, że czasem są grupy takie, no, które no, nie bardzo chcą rozmawiać, więc ja mówię, po prostu mówię i potem jak rozmawiałem o różnych metodach, to grupy, w których było najciszej, to jest takie ciekawe moje spostrzeżenie i podzielę się z Państwem z tym, grupy, w których było najciszej i czasem my też czujemy już prawie organicznie ten opór, że tam no po prostu żadna z metod znanych nie zadziała. Te grupy później wskazywały, że najbardziej lubią słuchać, lubią metodę pracy dyskusja. We mnie się tak odzywało, jak dyskusja, przecież wy nic nie chcecie mówić, ale wskazują też później w jakichś rozmowach czy ankietach, że to jest dla nich ważne. Także to, że coś się nie wydarza po stronie uczniów, to nie znaczy, że nie jest dla nich ważne.
Ja myślę też, że dla nas jest bardzo ważna informacja, bo my w ostatnich latach bardzo dużo jako nauczyciele wkładaliśmy energii i pracy w to, żeby uczyć się na procesie, tak, to co się wydarza, łapać, czuć energię grupy, patrzeć, obserwować. Pozbawiono nas teraz tych narzędzi. Nie możemy uczyć tak do końca na procesie, tak? Proces się zmienił. I tutaj po prostu chyba dobrze jakoś zaufać samym sobie, może nie złościć się też tak bardzo na to, że teraz tego nie mamy, żeby też może te ministerialne programy i ta sytuacja, która jeszcze my jesteśmy tak za plecami mamy różne reformy, trudne sytuacje, podwójne roczniki, różne rzeczy się wydarzają. Może tak trochę, wiecie Państwo, puścić oko, trochę tak puścić tego, naprawdę być przez te 45 minut z uszanowaniem tego wszystkiego, co jest teraz, jeśli chodzi o sytuację edukacyjną w Polsce, ale naprawdę tak pobyć. Ja jestem ogromnym fanem nauczycieli, jestem miłośnikiem wręcz tej grupy zawodowej, wiem ile poszczególne osoby dźwigają, jak bardzo zmieniają świat, nie szukając też światła reflektorów. Także ja taki mam, nie wiem czy to jest apel, ale tak żebyśmy sobie po prostu zaufali, trochę zeszli z katedry, puścili oko do samych siebie, wspierali jako nauczyciele siebie nawzajem, zadzwonić nawet, wiecie, trzeba mieć w szkole taką koleżankę lub kolegę, do którego się zadzwoni i wszystko tam łącznie z różnymi takimi mocnymi sytuacjami, że można to wszystko powiedzieć po prostu. To są bardzo ważne też relacje, żeby mieć nawzajem, no jest jak jest, możemy utyskiwać, że nie mamy tego, nie mamy takiego, że zostaliśmy w tym sami, bo zostaliśmy, ale możemy sami jakoś budować i też od Doroty wezmę to słowo sojusze, ale też między sobą jako nauczyciele. I to ostatnią rzecz powiem, to godziny wychowawcze na proste tematy. To, co u mnie się naprawdę sprawdza. Piszę w Wordzie drukowanymi literami motywacja, po czym piszę sobie motyw w akcji. I pytam po prostu, mówię o własnej jakiejś motywacji. Oczywiście proszę się nie przekraczać w tych zajęciach. Po prostu tyle, na ile ja jestem gotowy, wybieram sytuację dla mnie też nacechowaną neutralnie emocjonalnie. Ja nie muszę się tu odsłaniać nie wiadomo jak. Po prostu biorę jakąś sytuację o motywacji, z czym ja mam na przykład trudność motywacji albo co mnie motywuje. I potem idę. Część uczniów się zgłasza, część nie, część chce tylko posłuchać, ale później też dają informacje. To chcę dzisiaj powtarzać, że to, że nie ma odzewu takiego fizycznego, że nie włączają mikrofonów, to nie znaczy, że z tego nie korzystają uczniowie, bo korzystają. Także takie tematy jak właśnie motywacja, wyznaczaliśmy sobie cele, bardzo prosta lekcja wychowawcza, odpalamy dokument współdzielony i robimy tabelkę cel, jak mogę osiągnąć ten cel i jak będę świętować ten cel. I to świętowanie też jest tym momentem, który przynosi nas już za jakiś tą teraźniejszy moment. Pozwala nam się trochę rozmarzyć, pomyśleć o tym, co będzie, jak już to się jakoś tam skończy, albo dać sobie jakąś taką perspektywę, odświeżyć. I naprawdę te cele mogą być naprawdę, naprawdę proste. Mam dużo więcej tego wszystkiego, ale pozostawię wielokropek. Ja tutaj też czytam wypowiedź pani Karoliny na czacie. Stworzyłam anonimową skrzynkę na wiadomości od uczniów za pomocą pytania otwartego w Google Forms. O tematach, które się tam pojawiają, rozmawiamy swobodnie podczas godziny wychowawczej, wspólnie szukając rozwiązań. Uczniom spodobała się ta forma kontaktu. Dlatego to czytam, bo ktoś tam pytał o to, czy możemy polecić jakieś ankiety. No właśnie, nie robimy tutaj badań naukowych, ale to, że w ogóle pytamy, tak, to, że w ogóle okazujemy zainteresowanie, tak jak powiedziałeś, nawet jeżeli nam niekoniecznie odpowiadają, to już myślę jest pierwszy krok do tego, żeby oni usłyszeli, że nam na nich zależy. Nie wszyscy usłyszą i z tym się też musimy pogodzić, ale czasami nie,
te najprostsze sposoby, tak? Co u ciebie, co u was? Moi uczniowie też odpowiadają na te pytania. Czasami aż się dziwię, że oni mi odpowiadają, albo że zaczynają mnie pocieszać. Niech się pani nie martwi, za tydzień się znowu widzimy. No świetnie, no właśnie to chciałam usłyszeć. Paulo, a to ty, co byś odpowiedziała, właśnie podpowiedziała nam, nauczycielom, co możemy zrobić? Ja myślę, że mnóstwo już padło, ale też jak padały różne od was, Doroto i Maćku, sposoby czy pomocne różne możliwości, to ja sobie cały czas też notowałam, bo mi coraz to nowsze rzeczy przychodziły do głowy, o których wcześniej nie myślałam, i robiłam sobie notatki, tak zapisałam już całą stronę, zabazgrałam wręcz na szybko. Więc postaram się podzielić czymś możliwie najbardziej praktycznym, ale zacznę od czegoś bardzo ogólnego, żeby tak bardzo podkreślić to, co już powiedzieliście o uważności, o takiej ciekawości młodych osób, że to jest niesamowite, żeby być na nich uważnym, ale być ich ciekawym, żeby po prostu pytać i pozostawić im to ekspertstwo od ich życia, bo każdy z nas, nie tylko młode osoby, ale każdy z nas jest ekspertem od swojego życia i my możemy mieć jakieś mądrości życiowe, którymi się możemy dzielić, ale czasami one mogą być takie zupełnie nieprzystające do tego, co dana osoba jest w stanie z tym zrobić, tak? Więc warto być ciekawym i otwartym na to, co się dzieje po tej drugiej stronie i wiedzieć, że w przypadku jednej osoby coś, o czym powiemy, czy już powiedzieliśmy, zadziała fantastycznie, a w przypadku innej z tym samym problemem, z tą samą trudnością może być zupełnie niewydajne, niepomocne. Dlatego też jest bardzo ważne, żeby dostosowywać to. I ja tutaj jeszcze chciałam podkreślić to, z czym Państwo się mierzycie i czego ja Państwu strasznie współczuję, czyli tej nieszczęsnej podstawy programowej, którą musicie tachać, że tak powiem, na swoich barkach i która często też, jak rozumiem, jest narzucana przez dyrektorów szkół, którzy realizują swój obowiązek, nie widząc szerszej perspektywy, jakby w tym bardzo są taki obdarzeni często takim tunelowym myśleniem. Nie wszyscy, tu nie generalizuję absolutnie, bo są przeróżne osoby, natomiast często tak się dzieje, my też to od Państwa słyszymy, kiedy się z nami kontaktujecie, i to jest szalenie trudne, bo z jednej strony mamy tą nieszczęsną podstawę i nasz obowiązek i chęć przekazania wiedzy, z drugiej strony mamy życie, bycie człowiekiem, widzenie drugiego człowieka i czasami jest trudno te dwie rzeczy ze sobą połączyć, znaleźć ten balans, więc to też jest bardzo ważne, żebyście Państwo, ja myślę, że sytuacja ta na świecie nam teraz pokazała i ja trochę liczę po cichu na to, że dyrektorzy szkół i że w ogóle kuratoria czy Ministerstwo Edukacji Narodowej zauważą, że ta podstawa programowa to fajnie, jakby jednak uczyła umiejętności praktycznych, uczyła empatii, uczyła radzenia sobie ze stresem, uważności, czy takich umiejętności, które są nam potrzebne, kiedy dopada nas coś, czego się w ogóle nie spodziewamy, czyli na przykład pandemia, tak jak teraz. I ja myślę sobie, że to, co jest ważne, to w ogóle takie normalizowanie tego, że uczniowie mogą się czuć tak, jak się czują, czyli bardzo różnie, tak? Mogą odczuwać niepokój, mogą odczuwać lęk, mogą odczuwać niechęć, zmęczenie, znużenie, wycofanie, mogą to wszystko odczuwać, mają do tego prawo i to normalizowanie przez nas jako osoby dorosłe, mówienie, słuchaj, masz prawo tak się czuć, może tak być. Twoja koleżanka jest zadowolona, radzi sobie dobrze, a ty masz prawo sobie radzić gorzej. Tak czasami jest, ale jestem gotowy, żeby z tobą o tym porozmawiać. To jest szalenie ważne, ale ja to, co mówiłam też wcześniej, to ciężko jest wspierać, nie będąc wspieranym, więc super, żeby wspomnieliście i o sojuszach, i o tym, żeby rozmawiać ze sobą wzajemnie. I ja też się zastanawiam, wiecie, tak sobie myślę o tym, że ja jako psycholog jestem w tej szczęśliwej grupie, która no jakby z takiego defaultu i obowiązku podlega superwizji. I zastanawiam się, jak to jest, że tego nie mają nauczyciele, którzy mają tak ogromne obciążenie w ogóle i rodzicami, i tą podstawą, i dziećmi, z którymi się opiekują, i mają tak ogromną odpowiedzialność na sobie, bo dzieci spędzają w szkole czasami więcej czasu niż w domu. Czyli to, co my z nimi robimy, wy Państwo robicie, bo ja nauczycielem nie jestem, ale jestem pedagogiem, to, co robicie z dziećmi, to, co z nimi robimy, no jakby często ma wpływ na ich dalsze życie i to jest niesamowicie ważne, a wy nie możecie tak kolokwialnie odgadać się z tego bardzo często. Musicie właśnie szukać koleżanki do tego, która też ma swoje, tak? I to jest super, że my możemy się tym powymieniać, ale to jest też ważne i ja myślę sobie, że to już jest, no jakby ja rozumiem, że ja
ja czasami jakby mam takie pomysły, które wymagają systemowych zmian, ale bardzo często, żeby coś się zmieniło, to jednak w tym systemie trzeba pogrzebać, żeby to też nauczycielom przysługiwało, bo to jest bardzo ważne. Kiedy wy nie macie wsparcia, jesteście przemęczeni, sfrustrowani, nie wiem, też zaniepokojeni tym, co się dzieje, no to bardzo trudno jest wspierać dzieci i o nie dbać, bo macie też swoje podwórko, swoją pracę, swoje dzieci, swoje rodziny, swoje trudności. Bardzo trudno jest tutaj znaleźć też jeszcze ten pokład empatii, nowych rzeczy, że ja tutaj nawymyślam ankiet, nie ankiet, że będę robić wszystko. To jest szalenie trudne. Więc ja tym bardziej jakby podziwiam Państwa, że w ogóle jakby szukacie tych rozwiązań. Bardzo chciałabym wspierać. Dlatego teraz postaram się podzielić jakimiś najbardziej praktycznymi rzeczami, które przychodzą mi do głowy, którymi faktycznie możecie wspierać i siebie, i uczniów. I też ja myślę sobie, że rozmowa z nimi też często może być taka łagodząca i przynosząca ulgę, że wy wiecie, że uczniowie mają też jakieś trudności i wszyscy musimy dać sobie trochę takiego właśnie to puszczenie do siebie oka takiego po prostu już, które też tutaj padło, że my musimy czasami sobie dać takie przyzwolenie, dobra, jakby ja nie muszę perfekcyjnie, ja mogę tutaj coś odpuścić, czasami muszę odpuścić, żeby było lepiej. To jest szalenie trudne, żeby sobie dać przyzwolenie, bo często jesteśmy perfekcjonistami i chcemy, żeby wszystko było zapięte na ostatni guzik i pod linijkę. No a w dzisiejszym świecie realność jest jaka jest. Wiecie Państwo też, że tak jak mówicie, że często macie poczucie, że pracujecie z duchami, że nie widzicie uczniów, którzy są po drugiej stronie, bo nie włączają kamer. To jest bardzo trudne. My ostatnio dzieci zapytaliśmy, z jakiego powodu kamer nie włączają. Dzieci nam odpowiedziały, że nie włączają kamer, dlatego że nie lubią patrzeć na siebie, bo mają problem ze swoim wyglądem. Nie włączają kamer, bo obawiają się tego, że ktoś będzie oceniał ich wygląd, że źle wyglądają, że ktoś będzie cały czas patrzył. Nie włączają kamer, bo nie chcą pokazywać tego, co jest w domu. Nie włączają kamer, dlatego że obawiają się, że ktoś zrobi print screena, że to wykorzysta i że coś się później z tym zdjęciem zadzieje dalej. Więc tych obaw jest całe mnóstwo, ale też mówią, że nie włączają kamer, bo nauczyciele nie włączają kamer. Myślę się, że nauczyciele też mają swoje powody, dla których tego nie robią, być może tożsame z tymi, które mają dzieci. I ja myślę sobie, że to jest też dobre, żeby te obawy omówić i żeby się z nimi umówić na to włączanie kamer nawet na chwilę, nawet na przywitanie, na sprawdzenie obecności, żeby włączyły, a później, żeby je wyłączyły. Że można znaleźć jakiś taki tutaj kompromis. Ja myślę, że to, co jest też ważne, to żeby mówić o tym, jaka jest oferta wsparcia w danej szkole i w danej okolicy. Działają poradnie, tak jak Państwo pisaliście, poradnie psychologiczno-pedagogiczne działają. Warto, żeby dzieci o tym wiedziały, bo one czasami mają poczucie, że jak zamknięta jest szkoła, to poradnia też jest zamknięta. Proszę mi wybaczyć mówienie super ekspresem, ale po prostu staram się w czasie jak najwięcej przemycić, więc warto to podkreślać, że te poradnie działają, że można uzyskać pomoc. Że warto reagować, kiedy ktoś ma przez dłuższy czas gorszy nastrój i warto powiedzieć, co powinien zrobić, że jest pedagog w szkole, że jest psycholog, jeśli jest oczywiście, to Państwo też znacie oferty swoich szkół, ale że są też poradnie. Bardzo ważne jest to, żeby realizować, organizować różnego rodzaju warsztaty, takie nawet online, tak jak Państwo już mówiliście wcześniej, to już padło, żeby ćwiczyć i uważność, i relaksację z młodymi osobami. To się da robić przez internet i to odciąga od ekranu wbrew pozorom, bo możemy poprosić, żeby dzieci się położyły i zostawiły tylko głośnik. Wtedy możemy mieć te kamery wyłączone. Nie musimy na to patrzeć. Możemy do dzieci mówić, możemy im coś proponować w trakcie lekcji. Ja myślę, że też bardzo ważne są takie, polecam to, sama to testowałam na sobie, podczas różnych szkoleń aktywizowanie. To znaczy, że te pajacyki, o których wspomnieliśmy, nie muszą być pajacykami, ale możemy powiedzieć na matematyce, dobra, słuchajcie, kończymy to zadanie i na chwilę wstajemy i bardzo Was proszę, żebyście 3 razy pokręcili głową, 2 razy w przód, 2 razy w tył, zróbcie 2 przysiady, rozciągnijcie się chwilę, pokręćcie kostkami, żeby krew Wam zaczęła krążyć, bo to jest też bardzo ważne, inaczej działa umysł, kiedy mamy inne krążenie. I to wystarczą 2 minuty tego, ale to jest jakaś aktywizacja. Możemy też proponować swoim uczniom jakieś zajęcia w trakcie wyjścia na spacer, na przykład pracę w grupach, że dzieci mogą podczas spaceru dzwonić się ze sobą, nawet bez kamer, tylko telefonem, dzwonić się ze sobą i opracować jakieś zadanie, o czymś porozmawiać. I możemy im dać czas na to, że one wychodzą i są, nie wiem, 10, 15, 20 minut na takim spacerze. To też jest bardzo ważne do tlenia i myślę sobie, że teraz wiosna będzie więcej takich możliwości do tego. To, o czym Państwo pisaliście, czyli że Państwo zrobiliście anonimizację,
anonimową taką skrzynkę, można też zrobić anonimową ankietę pytając o nastrój uczniów, można wykorzystać Mendicomo, o którym wspomniałam w czacie, do tego, żeby zrobić taką chmurę wyrazów. To się robi anonimowo, widać też, to się pojawia, dzieci to robią ze swoich telefonów, nie wiadomo, kto to napisał, ale można skorzystać z tego, że pojawiają się różne problemy, z czego później możemy na przykład wylosować na godzinach wychowawczych z dziećmi po kolei to omawiać, pytać ich o rozwiązania, pytać je, co by one zrobiły, gdyby miały taką sytuację. Proszę wierzyć, że twórczość jest niesamowita i to jest też poczucie ogromnego wsparcia wśród rówieśników, kiedy młode osoby czują, że ktoś im pomaga. Ja takie zajęcia robiłam w szkole bezpośrednio z dziećmi przy okazji przemocy rówieśniczej, której doznawały dzieci w danej klasie. I proszę wierzyć, że tak fantastycznie te zajęcia zadziałały, kiedy sprawca przemocy musiał powiedzieć, jakby zareagował, kiedy miałby taką sytuację. Wiecie Państwo, dzieci o tym nie wiedziały oczywiście, kto jest kim, ale przez to, że miały szansę pozamieniać się rolami i popatrzeć, zobaczyć sytuację z innej perspektywy, było niesamowite, bo to się okazywało, że wychodzą z tego bardzo naprawdę mądre pomysły, które też są twórczością własną, co sprawia, że tutaj jakby to bardziej działa. To, co mi jeszcze przyszło do głowy, to spotkania z rodzicami, czyli też informowanie rodziców o tym, gdzie szukać wsparcia, z czym się mogą mierzyć. Też to, co ja bym proponowała i co mi się wydaje bardzo wartościowe, to ja sobie pomyślałam o takiej po-covidowej rozmowie ewaluacyjnej z uczniami. Pomyślałam o tym, że wychowawcy mogliby zorganizować coś takiego, co jest takim spotkaniem jeden na jeden, trochę jak rozmowa ewaluacyjna w pracy, że umawiamy się, zapowiadamy uczniom, że chcemy podsumować rok tej pracy zdalnej na przykład i chcemy porozmawiać o tym, jak to było i porozmawiać trochę o tym, jak sobie to wyobrażamy dalej i co się zadziało i spotkać się na Teamsach czy na czymkolwiek innym z uczniem z włączoną już kamerą na pół godziny, na godzinę, zależy jakim czasem Państwo dysponujecie. Ja wiem, że to jest trudne i że tego dużo, ale można to zrobić, żeby dać wtedy taką przestrzeń na to, żeby zapytać, jak się dana osoba czuje, jak sobie radzi, co było najtrudniejsze, czy potrzebuje o czymś porozmawiać. I takie sygnały oczywiście, Państwo pytaliście, jak pytać młode osoby o to, jak się czują i czy to jest dobre pytanie do nastolatka, jak się czujesz. Ja myślę sobie, że pytanie jest dobre, choć nastolatek może nam odpowiedzieć dobrze. Bardzo często możemy usłyszeć takie pytanie, że w porządku, okej, albo normalnie. I tutaj jakby my musimy powiedzieć, po co my pytamy, czego chcemy się dowiedzieć, jakby co nas interesuje. Czy to jest tak, że się martwimy o niego, czy to jest tak, że nas coś ciekawi, czy to jest tak, że mamy coś w głowie, bo go obserwujemy i na przykład mamy poczucie, że może się czuć jakoś gorzej i potrzebujemy to wiedzieć. Mówmy wprost, po prostu. Nastolatki mówią, ale niech pani powie, o co pani chodzi. Nie dookoła, tylko niech mi pani powie, o co pani chodzi. Więc proszę tutaj jakby o otwartość taką, ja wiem, że to czasem jest trudne. No i to dostrajanie się też, o którym Państwo już mówili, mówiliście wcześniej, żeby się dostrajać do nastroju, żeby jeżeli ktoś jest w obniżonym nastroju, to nie to, żeby być ciut wyżej niż ta osoba, ale jednak z nim na podobnym poziomie, nie jakimś dużym pobudzeniu, bo wtedy jest trudniej rozmawiać. No i odwrotnie, jeżeli ktoś jest też mocno pobudzony, to jak my będziemy mocno przygaszeni, to też tej osobie będzie się trudno z nami w kontakt wejść. Ja myślę sobie, że to Państwo mówicie, że rozmawianie o normalnych rzeczach, że uczniowie tego potrzebują, czekają na to, jak najbardziej. Możemy zaczynać lekcję od pytania, co jedliście dziś na śniadanie i wszyscy piszą też w chmurze wyrazów, albo nie wiem, napiszcie ulubioną piosenkę, albo sport, jaki na dzisiaj zaplanowaliście, albo dzisiejsze marzenie, nie wiem, o czym marzysz. Tych pytań jest mnóstwo, to może trwać 5 minut, nawet nie, ale wchodzimy w taki kontakt i trochę angażujemy do tego, żeby pomyśleć o czymś dobrym, żeby wywołać też pozytywne emocje. No i to buduje nasz kontakt, naszą relację, która jest niesamowicie ważna. Także patrzę, co jeszcze sobie tutaj popisałam na szybko, ale wiem, że już nie mamy czasu. Ikony, o których Państwo mówiliście, żeby sprawdzać nastrój ikonami, też jest super pomysłem. Dzieci ikonami operują w ogóle w komunikacji, więc to też jest bardzo ważne, że wyślijcie po prostu mi ikonę, jaki dzisiaj macie nastrój i to też jest w porządku, tak? I pojawia się mnóstwo tych ikonek i już mniej więcej wiemy, tak? W jakim dane osoby są nastroju, możemy to podsumować.
Także bardzo ważne jest to, żeby to od Państwa też uczniowie otrzymywali informacje, że mówienie o trudnościach jest ważne i jest na to miejsce, żeby otrzymywali informacje, gdzie tej pomocy mogą szukać, kiedy dzieje się coś złego, żeby wiedzieli, że Państwo też jesteście otwarci na to, żeby z nimi porozmawiać o różnych trudnościach i że nie musi to być na lekcji. Ja często też słyszę od nauczycieli, że mają super chęci im, ale mówią na przykład o tym, że na lekcjach mówią, no ale ja pytam, wchodzę na lekcję, zaczynam lekcję i mówię, no to kto ma dzisiaj jakiś problem? Powiedzcie, kto ma problem, jak się dzisiaj czujecie? No i nie działa, tak? No i cisza. I mówi, no i cisza. I wie pani, nikt nie mówi, kamery wyłączone, nikt nic nie mówi. I ja mówię, że no tak, no jakby rozumiem, że to trudne, a natomiast trudno jest też tak powiedzieć. Bo czego tutaj oczekujemy? No żeby o przemocy na przykład powiedzieli, bo ja wiem, że tam może być. No ja rozumiem, tak, ale oni nie powiedzą w taki sposób o przemocy, to za trudne. I po prostu to musimy zrobić w inny sposób, więc takiego dostrojenia się, wybadania też sytuacji, ale mówienia, powtarzania też, do czasami do znudzenia, że jestem, wysłucham cię, chętnie z tobą porozmawiam, martwię się, ciekawi mnie, co u ciebie. To jest szalenie ważne, ale też jak patrzę na to, co Państwo piszecie, no to ta kreatywność jest tutaj gigantyczna i bardzo się cieszę, że się Państwo dzielicie z tym. No i dużo, dużo też takiego wsparcia, to co Maciek powiedział, że jest wielkim fanem, to ja jestem taką osobą, która... Nie wiem, czy mogę powiedzieć o sobie jako o fance, ale taką osobą, która bardzo podziwia i bardzo trzyma kciuki i bardzo dopinguje, bo mam poczucie, że za mało Państwo dostajecie, a dużo musicie dawać. No, ale cieszę się, że macie z czego dawać. To świadczy o Waszych ogromnych też zasobach, takich własnych. Bardzo dziękuję. Wiem, że jestem po czasie. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękujemy Państwu także, że zostaliście z nami do końca, to znaczy 10 minut po. Ja jeszcze chciałam tylko dodać, że jeżeli by chcieli Państwo właśnie mówić, a mam nadzieję, że będą chcieli Państwo mówić swoim dzieciakom o tym, gdzie znajdą pomoc, to oprócz tego, że znajdą u pedagogów, u psychologów szkolnych, to także w telefonie zaufania i można również skorzystać ze scenariusza, który mamy do filmu Słucham w programu Shortcut. Właśnie jest mowa o telefonie zaufania. To jest taki fajny moment, żeby porozmawiać o tym, jak w ogóle z ludźmi rozmawiać, ale także, żeby przekazać informacje na temat telefonu zaufania. My Państwu na dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Przepraszam serdecznie. Tutaj, jak widać, walczyłam również z zaświadczeniami, żeby sprawdzić, co się dzieje. Przypominamy, że najpierw trzeba się zarejestrować w serwisie zaświadczenia, a potem dopiero zalogować się na ten sam adres, podać również hasło, to, które było przypisane do danego maila i wtedy Państwo mogą wygenerować sobie zaświadczenie. Dziękujemy Państwu serdecznie za uwagę i do zobaczenia na kolejnych webinariach Centrum Edukacji Obywatelskiej. Do zobaczenia.